Usuwanie zacięć w podajniku dokumentów, kiedy panel sterowania drukarki wyświetla komunikat o błędzie zacięcia dokumentu w podajniku dokumentów. Sprawdź, czy w podajniku dokumentów nie ma zaciętego papieru. Wyjmij cały papier z podajnika dokumentów, a następnie podnieś jego pokrywę. Poświeć latarką w obszarze podajnika dokumentów i wyciągnij cały zacięty papier. Jeśli w drukarce znajduje się podajnik dokumentów, podnieś jego zaczep z boku i usuń papier. Opuść zaczep podajnika dokumentów, a następnie pchnij pokrywę w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu. Podnieś pojemnik podajnika dokumentów. Poświeć latarką w obszar pod podajnikiem, usuń papier, a następnie ustaw podajnik w pierwotnej pozycji. Włóż ponownie oryginalny dokument do podajnika i zeskanuj go. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku. Kurz i pozostałości na wkładce separatora i na wałkach pobierania papieru mogą spowodować zacięcia i problemy z podawaniem. Aby się ich pozbyć, wyczyść wkładkę separatora i rolki pobierania. Przed czyszczeniem przygotuj niestrzępiącą się ściereczkę oraz destylowaną lub butelkowaną wodę. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilania od drukarki i gniazda elektrycznego. Konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego od źródła zasilania, aby uniknąć uszkodzeń ciała lub drukarki. Wyjmij wszystkie arkusze papieru z pojemnika podajnika dokumentów. Podnieś pokrywę podajnika dokumentów, a następnie znajdź wkładkę separatora i rolki pobierania. Zwilż niestrzępiącą się ściereczkę wodą i wyciśnij, aby usunąć jej nadmiar. Wyczyść szmatką wkładkę separatora, aby usunąć nagromadzony brud lub zanieczyszczenia. Wyczyść rolki szmatką. Kiedy skończysz czyścić daną część, obróć rolkę, aby wyczyścić całą jej powierzchnię. Pozostaw rolki przez 10 minut do wyschnięcia, a następnie zamknij pokrywę podajnika dokumentów. Ponownie podłącz przewód do zasilania i do drukarki. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. Włóż ponownie oryginalny dokument do podajnika i zeskanuj go. Jeśli problem nie ustąpi, oddaj drukarkę do naprawy. Skontaktuj się z firmą HP, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy i gwarancji.